Cześć, dzień dobry. Nazywam się Józef Kącki i witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Leaders Island z warsztatu lidera. W tym programie razem z zaproszonymi mentorami dzielę się wiedzą i praktycznymi wskazówkami, jak być lepszym liderem dla swoich współpracowników. Jeśli jesteś liderem lub menedżerem, który chce się rozwijać, korzystać z doświadczeń innych praktyków i w ten sposób szlifować swoje umiejętności, zapraszam do warsztatu. Ten program jest zdecydowanie dla Ciebie. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć. Witam Was bardzo serdecznie w 6. odcinku audycji z warsztatu menedżera. Starym zwyczajem na początku bardzo serdecznie proszę o wystawienie oceny dla tego odcinka na iTunes. Każda Wasza gwiazdka zwiększa popularność podcastu w serwisie, co pozwoli dotrzeć do tej treści także innym słuchaczom. Jak wystawić opinię z podcastu, znajdziecie w komentarzu do tego odcinka. Dzisiaj będziemy rozmawiać z moim gościem o wielu kontekstach pracy menedżera. Będzie zatem mowa o odpowiedzialności, służebności, koncentracji, powściągliwości, podwójnym wyzwaniu funduszu Venture Philanthropy i nie tylko. W studio moim i waszym gościem jest Marek Rybiec, prezes platformy netfound.pl, który od ponad 20 lat pracuje na rynku inwestycyjnym. Marek zarządzał m.in. spółkami Skarbiec TFI oraz Skarbiec Holding na stanowisku prezesa zarządu. W ciągu 5 lat zarządzania skarbcem właściwie podwoił jego aktywa z 9,4 miliarda do praktycznie 18 miliardów złotych. Jeśli po tym wstępie spodziewacie się, że dzisiejszy odcinek będzie o wielkich liczbach, to całkowicie macie rację, choć nie będą to wyłącznie wartości walutowe. Marek zamierza bowiem jeszcze w tym roku przebiec 1000 kilometrów, tak, 1000 kilometrów po 4 wielkich pustyniach, Saharze, Gobi, Atakamie i Arktyce. Cześć Marku. No witam serdecznie. Przedstaw się proszę szerzej naszym słuchaczom. Jeszcze szerzej, tak? Słuchajcie, ja myślę, że to co jest najważniejsze dla mnie, to jestem ojcem trójki dzieci. Mam bliźniaki Piotrka i Olę w wieku lat 13 i młodszą córkę Zosię w wieku lat 9 i oczywiście mężem wspaniałej żony Ani. No i to są te rzeczy, które są najważniejsze dla mnie każdego dnia. Poza tym jeszcze, co powiedział prowadzący, na co dzień poza kwestiami zawodowymi bardzo lubię czytać, jeżeli tylko znajduję czas, a staram się to robić. Dużo słucham audiobooków, to też może być istotne tutaj przy tej formie. Bardzo lubię podróżować i robić zdjęcia. No ja dodam do tego jeszcze jedną ważną informację, że należysz także do koalicji prezesi wolontariuszy. Od kilku lat. Od kilku lat, gdzie skutecznie, intensywnie dzielisz się też swoimi kompetencjami. To w sumie należymy do tej samej grupy szczęśliwych posiadaczy karty dużej rodziny. Ja też posiadam aktualnie trójkę dzieci, bo właśnie spodziewam się i czekam na czwarte. Dobrze, biorąc pod uwagę temat dzisiejszej rozmowy, jako pierwsze mam dla Ciebie, myślę, istotne pytanie. Dlaczego robisz to, co robisz? Zawodowo. Tak? Zawodowo. I pozazawodowo. Znaczy, słuchajcie, to jest tak, że każdy z nas w wyniku różnych okoliczności znajduje się w pewnym miejscu na tej mapie zawodowej. W pewnym momencie, tak jak my, osoby z 20-letnim doświadczeniem, no to zawsze pozostaje pytanie, w jaki sposób to nasze doświadczenie wykorzystać. I można je wykorzystać w taki bardzo prosty sposób do robienia tego, w czym jesteśmy najlepsi. I tutaj tak nawet jak rozmawialiśmy trochę poza kuluarami do maksymalizowania zysków spółki, bo to jest taki cel każdej firmy. Ale można próbować wykorzystać to dużo szerzej. I ja rzeczywiście już kilka lat temu zauważyłem, że daje przede wszystkim chyba mnie bardzo dużo satysfakcji to, żeby wykorzystać te moje kompetencje, relacje z ludźmi do tego, żeby tworzyć coś poza tylko i wyłącznie maksymalizowaniem zysków firmy, bo to zawsze też jest bardzo istotne. I rzeczywiście już od kilku lat zacząłem angażować się w projekty, które powodują, że wiem, że robię rzeczy nie tylko efektywne, ale rzeczy również dobre czy dla innych instytucji, czy dla innych ludzi. Tutaj oczywiście zawsze jest kwestia znalezienia pewnego też balansu pomiędzy życiem prywatnym, zawodowym, a właśnie tego typu działalnością i to na pewno dla każdego menedżera, który robi to na poważnie, jest sporym wyzwaniem. No jesteś dla mnie uosobieniem
branży finansowej, 18-19 miliardów zgromadzonego kapitału to spora kwota. Powiedz mi, będąc trochę takim adwokatem diabła, jak łączysz te dwie rzeczy? Z jednej strony branżę finansową, która trochę jawi się jako takie siedlisko żmij i wielkie zło od 2008-2009 odpowiedzialne za wielki kryzys, a z drugiej strony działania właśnie no, prospołeczne i branie odpowiedzialności za swoje otoczenie. No to porównanie jest tak, ono funkcjonuje w naszej świadomości i szczególnie w mediach. Natomiast zwróćmy uwagę na coś takiego, że to zło było związane z dużymi założeniami, z dużymi transakcjami, głównie za granicą. Ja pracuję na tym rynku od 20 lat i znam, no już nie powiem setki, tylko tysiące ludzi, którzy każdego dnia robią to bardzo dobrze, angażują się w to, co robią, starają się to robić z dużą etyką i z dużym zaangażowaniem, więc to jakby wrzucanie wszystkiego, co jest związane z rynkiem finansowym do tego worka złych ludzi, to jest na pewno bardzo duże uproszczenie. Na pewno jak w każdym biznesie, w każdym, łącznie z medycznym i takimi bardzo wrażliwymi biznesami są po prostu ludzie, którzy robią dobrze i źle to, co robią. Więc ja bym bardziej podzielił każdą branżę na ludzi dobrych i złych, a nie branżę jako takie na te, które z założenia są złe. Ja być może też przez to, że sam mam podejście takie, a nie inne, to staram się otaczać ludźmi, którzy myślą w sposób bardzo podobny do mnie. Jak nawiązuję sojusze czy współpracę, to również z osobami, które wyznają podobne wartości, w związku z czym pewnie jakby z założenia spotykam więcej tych ludzi, którzy myślą pozytywnie i etycznie o rynku finansowym i potrafią budować ten biznes w sposób odpowiedzialny. Bo myślę, że w każdym biznesie, ale rzeczywiście szczególnie w finansowym są takie słowa klucze, które są bardzo istotne dla klientów, dla takich końcowych użytkowników i takim słowem na pewno jest odpowiedzialność. Nie tylko wobec akcjonariusza. Mm-hmm. No, zgadzam się z tobą, że pewnie w każdej branży, w każdej firmie można spotkać dobrych, złych ludzi. Pewnie branża finansowa jest bardziej pod lupą i na celowniku opinii publicznej. Też dlatego, że w sumie żyjemy w ostatnich dekadach w takich czasach, gdzie myślę oprócz branży IT, branża finansowa ma największy wpływ na naszą codzienność. To jednak maklerzy, bankierzy i cała ta tkanka właśnie finansowa ma wpływ na to, co możemy, czego nie możemy zrobić, jak drogi mamy kapitał do realizacji swoich projektów. No, ma ona wpływ na na nasze życie. W związku z tym pytanie, jak rozumiem, są takie obszary, gdzie branżę finansową można połączyć ze słowem odpowiedzialność. No, to, słuchajcie, no zdecydowanie tak. Znaczy, jeżeli spojrzycie sobie z boku na banki, tak, no bo pewnie banki tutaj są podstawą tego założenia, to ja pracując od 20 lat na polskim rynku znam różne podejście w bankach. Tak naprawdę na koniec dnia, mówiąc o banku czy o firmie, to tak mówiąc szczerze, mówimy o jego zarządzie, jeżeli chodzi o podejście, no bo to zarząd realizuje podejście danej firmy, czy kształtuje to podejście do różnych tematów. W związku z czym warto sobie zadać pytanie, jak dana firma funkcjonuje na tym rynku, czy rzeczywiście stara się dbać o klientów, czy jest to bank nastawiony bardzo agresywnie na sprzedaż i na rośnięcie, czy jest to bank, który w swojej kulturze chce rosnąć razem z klientem i można tego typu instytucje zarówno do tej lepszej, jak i do tej gorszej grupy zaliczyć. Oczywiście i wymaga to pewnego zaangażowania, żeby popytać, zadać kilka pytań, poczytać nawet nie tylko raporty bankowe, ale też generalnie informacje na temat tych banków, ale to jest do zrobienia. I na koniec dnia z punktu widzenia klienta zawsze warto zbliżyć się do tego banku, którego wartości czy też wartości reprezentowane przez zarząd są nam zdecydowanie bliższe. Na koniec dnia to się naprawdę bardzo mocno przekłada. Byłeś także członkiem zarządu TEFIK Cellion, tak, połączonej z bankiem PKO. No właśnie, zarząd czy firma, bank to zwykle ludzie, którzy nim zarządzają i od ich decyzji zależy ten ogólny wizerunek i kierunek, który obiorą. I jak według ciebie wygląda kwestia odpowiedzialności polskiego menedżera? Czy to są jednostki, ludzie, którzy
czują się rzeczywiście odpowiedzialni. Co ta odpowiedzialność w praktyce, czym ona dla ciebie jest? Tutaj tylko takie jedno sprostowanie. Xelion to nie TFI, tylko dystrybutor rozwiązań inwestycyjnych, teraz obecnie dom maklerski. Natomiast tak, słuchajcie, to też jest, myślę, bardzo dużo zależy od tego, na jakim etapie rozwoju tego menedżera jesteśmy, bo jeżeli mówimy o menedżerach, którzy dopiero zaczynają taką ścieżkę, a zakładam, że też wielu naszych słuchaczy może być właśnie na tym etapie, to pewnie jest im dużo trudniej trzymać się cały czas swojego zdania i w pewnym sensie stawiać na to zdanie, na swoje wartości. Na pewno dużo łatwiej jest zrobić to na dużo dalszym etapie rozwoju i myślę, że szczególnie, tak jest moje zdanie, szczególnie o tych menedżerów, którzy mogą sobie na to pozwolić, którzy mają dobre, duże doświadczenie, którzy zajmują kluczowe stanowiska w naszych firmach, powinniśmy spodziewać się takiej pełnej odpowiedzialności, bo tak naprawdę wszystkie te decyzje, które kształtują politykę firmy, to są podejmowane właśnie na tych stanowiskach najwyższych. Oczywiście każdy, czy jesteśmy menedżerem, czy nie jesteśmy menedżerem, odpowiadamy za jakiś obszar w danej firmie i należy to robić zdecydowanie jak najlepiej i też w pełni ponosząc za to odpowiedzialność. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to to, że kształtowanie pewnych wartości w firmie zdecydowanie łatwiej jest zrobić, będąc na tych stanowiskach wyższych i tam się należy tego spodziewać. Dlatego bardzo często jest tak, że jeżeli mamy zarząd w danej firmie, który podchodzi do swojej pracy odpowiedzialnie, ale odpowiedzialnie również w stosunku do pracowników, nie tylko do klientów, to tutaj możemy spodziewać się, że cała ta firma funkcjonuje zdecydowanie lepiej niż tam, gdzie zarząd w sposób, myślę, nieodpowiedzialny wykorzystuje swoją pozycję również w stosunku do pracowników. W jednym z wywiadów z tobą wyczytałem twoją odpowiedź na pytanie, jakie są dla ciebie najważniejsze wartości w biznesie. Padły trzy słowa: służebność, koncentracja na pracownikach i powściągliwość. No to zacznijmy od pierwszego, służebność. Co to w praktyce oznacza? Tak, to ja wiem, dla prezesa branży finansowej. Ja wiem, że to są takie bardzo górnolotne słowa, ale też rozmawiamy z jednej strony i o praktyce, i o założeniach tego biznesu. Służebność to jest przeświadczenie, że pracujemy, że to, co robimy, robimy dla innych. I to jest oczywiście pytanie, jak sobie tych innych zdefiniujemy. Najczęściej patrzymy na to, że w firmie, że pracujemy dla klientów i to jest oczywiście jak najbardziej dobre podejście. Natomiast jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, że najlepszymi ambasadorami twojej firmy mogą być twoi pracownicy, to samo to daje do myślenia i każe bardzo mocno zastanawiać się nad tym, czy to właśnie pracownicy nie powinni być tą grupą, do której my kierujemy jakby najwięcej atencji. Bardzo często jest odwrotnie, prawda? Jeżeli klient do ciebie napisze jako do menedżera, zawsze znajdziesz czas, żeby odpowiedzieć. Jak pracownik, czasami się dobija do ciebie 3 dni, bo nie ma czasu. Też o tym rozmawialiśmy przed rozpoczęciem. Tak, ja przerwę ci jeszcze, mam tutaj taką dygresję, bo to chyba Richard Branson powiedział właśnie, że najważniejszymi ludźmi w firmie są pracownicy. Wbrew pozorom nie ta koncentracja na klientach. Ja znam na przykład jedna z firm, to są moi koledzy, którzy jako zarząd ostatnio wypowiedzieli umowę jednemu z kluczowych klientów, tylko dlatego, że obrażał ich pracowników i uznali, że no, jakby strumień przychodów nie jest wart tego, żeby godzić się na taką relację i taką współpracę. No i to była słuszna decyzja, powiedzmy sobie szczerze, chociaż bolesna. Tak? Bolesna, ale finansowo, tak, przynajmniej tu i teraz, natomiast myślę, że takie konsekwencje długofalowe w dłuższym horyzoncie i mające wpływ na kulturę pracy w tej firmie będą bardzo pozytywne. I tak, ja jestem przekonany, że ci pracownicy uzyskali coś absolutnie nieobliczalnego, znaczy w sensie finansowym, tak? Znaczy zyskali ogromne poparcie swojego zarządu. Wiedzą, że ten zarząd będzie ich popierał niezależnie od sytuacji, co się nie zawsze zdarza. I uważam, że w tej sytuacji, której wspomniałeś, ci pracownicy szybko przyniosą relację z innym klientem, która to zrównoważy. Ja uważam, że to jest dobra decyzja, na pewno nie powszechna. Oto dbanie o pracowników, ja sam mam duże doświadczenie, sam pewnie popełniłem też mnóstwo błędów w tym zakresie, to jest trudna rzecz.
ale jak patrzę na model firmy, w której, który powinniśmy budować i wierzyć, że ona jest najlepsza nie tylko dla nas, jako dla właścicieli firmy, ale też dla pracowników i dla klientów, to jest właśnie ten model, zdecydowanie ten. Czyli mamy służebność, mamy też koncentrację na pracownikach. Mamy koncentrację na pracownikach. Powiedz mi jeszcze, jak w praktyce u ciebie ta koncentracja na pracownikach wyglądała lub wygląda? Teraz prowadzisz nową spółkę. Jakie elementy mógłbyś jakby związane z koncentracją na pracownikach właśnie wskazać ze swojego podwórka? To znaczy ja zawsze, jak pamiętam, starałem się pracować i z podwładnymi, i nie z podwładnymi, czyli z osobami z firmy po partnersku, dlatego że uważam, że to jest jedyny słuszny sposób pracowania. Starałem się, tak mi się przynajmniej wydaje, nie wykorzystywać pozycji, którą w firmie mam, czy w którą firmie miałem. Wtedy ludzie dają z siebie zdecydowanie więcej. Więc to też jest tak, że nawet jeżeli spojrzymy na to tylko i wyłącznie z punktu widzenia ekonomicznego, to jest dla firmy lepiej, bo ci ludzie się rzeczywiście zdecydowanie bardziej angażują, wiedzą, że są częścią tej firmy, a nie są czymś małym elementem dużej maszyny, w której tak naprawdę nic nie znaczą, bo można go zastąpić. Każdy chce być kimś istotnym i w domu, i w firmie, i w życiu prywatnym, społecznym. Więc jeżeli pokażemy, chcemy, żeby rzeczywiście ta osoba została zaproszona do funkcjonowania w tej firmie, do tworzenia tej firmy, to tworzymy naprawdę bardzo silny organizm, bardzo silny organizm. I zauważmy, że bardzo często jest tak, że pracownik przychodzi do danej firmy, wynagrodzenie lepsze, dobry brand, jakieś systemy dodatkowe. Natomiast odchodzi się dlatego, że bezpośrednia relacja z menedżerem się nie układała. To jest typowy układ. Ale często też mamy sytuację taką, że pracownicy zostają w firmie, pomimo tego, że gdzie indziej wynagrodzenie jest wyższe, teoretycznie pewne czynniki mogą być lepsze właśnie dlatego, że czują się docenieni, że czują, że to, co mają do powiedzenia, jest brane pod uwagę. I oczywiście na koniec dnia zawsze po stronie menedżera stoi jakby wybranie ścieżki, bo za to tak naprawdę płacimy tym menedżerom, że oni rozmawiają z ludźmi, wciągają ich w prowadzenie tej firmy. Oczywiście jakby ta odpowiedzialność, o której mówiliśmy, jest po stronie menedżera, żeby wybrać tę właściwą ścieżkę, ale oni powinni słuchać, powinni rzeczywiście zastanowić się, które z tych opcji są najlepsze dla spółki, a nie słuchać tylko konsultantów zewnętrznych, z czym też często mamy do czynienia, że nie rozmawiamy z tymi pracownikami, którzy u nas pracują, znają ten biznes 20 lat, tylko uważamy, że ktoś przyjdzie z zewnątrz, zrobi to zdecydowanie lepiej. Całkowicie zgadzam się z tym, co mówisz i brzmi to dla mnie dość rewolucyjnie w kontekście branży finansowej, gdzie właśnie znowu oczywiście odwołam się do stereotypu, funkcjonuje ten kult jakby zysku pieniądza, ewentualnie taki repertuar bardziej rozszerzony, jak to się mówi, Bóg, Ojczyzna, honorarium, prawda? Że bardzo często jednak w tych organizacjach, także jako menedżerowie, mamy po prostu cele, mamy cele, które nam po prostu przykrywają drugiego człowieka, który staje się trochę mniej ważny niż realizacja kwartalnych KPI-ów albo osiągnięcie właściwej EBITy. To prawda. Nie ma tu pytania, ale inteligentnie spróbuję do tego pytania dojść. To jest, słuchajcie, tak, że jeżeli spojrzymy, jestem też w Radzie Fundacji EFPA, to jest taka fundacja związana z Europejską Dużą Organizacją, która zajmuje się standardami na rynku finansowym, czyli coś, co tutaj dzisiaj, temat, który dzisiaj poruszamy. I jeżeli my zrobiliśmy ankietę wśród doradców głównie private bankingu polskiego, z różnych banków, którzy zrobili bardzo poważne kursy i ciężkie egzaminy, mają licencję EFPY i okazuje się, że na dzień dzisiejszy w wielu przypadkach oni z jednej strony nie mogą klientowi doradzać, dlatego że przepisy prawa na to nie pozwalają, albo taka też jest decyzja banku. Z drugiej strony jest bardzo duży wewnętrzna sprzeczność między tymi zasadami, które oni chcieliby wyznawać, a zasadami wyznawanymi w danym banku. Nie wszędzie i pewnie warto wybierać właśnie takie miejsca pracy, gdzie tego konfliktu nie ma, natomiast ten konflikt na rynku finansowym na pewno występuje i wydaje mi się, że
tutaj z punktu widzenia tego doradcy zdecydowanie warto iść w tą stronę, żeby tego konfliktu się pozbywać. Ale wracając jeszcze do tej pierwszej części rozmowy na temat wynagrodzenia. Jeżeli prowadzimy firmę, to w takim bazowym założeniu tworzymy ją po to, żeby zarabiać te pieniądze dla akcjonariuszy. Natomiast oczywiście ścieżka dojścia do tego sukcesu finansowego może być bardzo różna. Możemy próbować w krótkim czasie zrobić bardzo agresywne, niekoniecznie etyczne działania i osiągnąć ten cel. Możemy do tego celu dojść zupełnie inną ścieżką. Ja osobiście po 20 latach pracy na rynku finansowym uważam, że jak najbardziej możliwe jest zbudowanie bardzo dobrej finansowo i trwałej firmy, która wykorzystuje wszystkie możliwości ofertowe, które daje polski rynek i nie tylko polski, ale trzyma się mocnych, etycznych standardów i trzyma się relacji z klientem, bo tak naprawdę, jeżeli spojrzymy sobie na to, czego klient oczekuje, to klient oczekuje tego, żeby odpowiedź produktowa, no bo o tym tak naprawdę mówimy, była jak najbardziej kompatybilna z jego potrzebami. A często tutaj mamy największy zgryz, tak? Czyli sprzedaje się to, co bank chce sprzedać, czy dana instytucja, a nie to, co klient tak naprawdę potrzebuje. I jeżeli spojrzymy z punktu widzenia tej służebności, o której mówiliśmy wcześniej, tak? Bo dla mnie instytucje finansowe to są instytucje, gdzie służebność jest wpisana w te instytucje, to tak naprawdę jesteśmy w stanie właśnie w ramach takiego modelu relacyjnego realizować ten zysk na klientach, bo na koniec dnia przecież do tego te instytucje zostały powołane, ale w sposób zgodny z tym, jak to powinno wyglądać. I wręcz uważam, że jesteśmy w stanie zbudować instytucję, która dzięki temu, że ta relacja z klientem jest dobra, bo klient też czuje, że nie jest wykorzystywany, tylko właśnie nie jest podmiotem, znaczy nie jest przedmiotem w tej całej grze, tylko jest podmiotem, którego słuchamy, ta relacja jest znacznie dłuższa. Więc jeżeli spojrzymy teraz, przechodząc też do tego aspektu finansowego, to ta relacja z klientem również z punktu widzenia finansowego opłaca się dla spółki, bo ona jest zdecydowanie dłuższa. Klient jest zadowolony. My realizujemy nasze budżety, ale w zupełnie inny sposób. Tylko trzeba sobie zadać trud na to, żeby w odpowiedni sposób podejść do klienta i być może, bo może taki być koszt tego wszystkiego, określony zysk osiągnąć chwilę później albo na większej grupie klientów. Być może będzie musiało to wymagać od nas większego wysiłku. Być może to jest po prostu scenariusz trudniejszy, ale zdecydowanie lepszy. I tu płynnie przechodzimy do trzeciej wartości, powściągliwość, bo właśnie o tym zaczęliśmy mówić, mając na horyzoncie krótkoterminowy, szybki zysk, ale może nie w optymalnej formie, a po drugiej stronie właśnie budowanie powolne, trwałej wartości, trzeba mieć trochę w sobie tej powściągliwości, żeby się hamować, prawda? To znaczy, ja myślę, że to zawsze będzie walka między chciwością a zdrowym rozsądkiem. To jest jakby bezpośrednie nawiązanie do tego, o czym mówiłem wcześniej. Jeżeli patrzymy na klienta w taki, a nie inny sposób, to czasami niestety, czy może właśnie stety, należy mieć tą powściągliwość w sobie i powiedzieć sobie, ok, w tym kwartale zarobimy trochę mniej, bo warunki rynkowe są takie, a nie będziemy sprzedawać rzeczy, na których klienci mogliby stracić, tylko po to, żeby w kolejnym kwartale cały czas tą relację z klientem utrzymać i prowadzić przez kolejne lata. I wydaje mi się, że widzimy na polskim rynku zarówno przykłady instytucji, które w żaden sposób nie zwracają uwagi na podejście do klienta i zawsze starają się realizować bardzo agresywne targety, jak i takie banki, które realizują to w sposób bardzo, uważam, rozsądny, patrząc na klienta i czasami nawet już są podejmowane decyzje, gdzie czy produktowcy, czy zarząd, czy doradca mówi nie. Ja wiem, żebym na tym bardzo dobrze zarobił, czy moja instytucja by na tym zarobiła, ale to nie jest dla pana i wydaje mi się, że ten trend, że idziemy w tą stronę, że tych banków, które przechylają się na tą dobrą stronę, jest zdecydowanie więcej. I to nie tylko dlatego, że jesteśmy wymuszani, że taka sytuacja jest wymuszana europejskimi normami prawnymi, które też nas ogarniają z każdej strony, tylko dlatego, że menedżerowie dochodzą do tych wniosków, o których rozmawialiśmy wcześniej.
Jeśli chodzi o menedżerów liniowych, to myślę, że bardzo ważne jest, żeby oni funkcjonowali w otoczeniu, w którym mają przyzwolenie na takie działanie, prawda? To, co powiedziałeś choćby o tych standardach i tej takiej frustracji wynikającej z rozdźwięku pomiędzy częścią konsultantów, którzy chcieliby już pracować w innych standardach, a otoczeniem. Z drugiej strony ci menedżerowie, którzy z poziomu C-level mają wpływ na to otoczenie, też myślę, że muszą pracować nad sobą w kontekście takiej dużej dojrzałości, żeby gdzieś tą naturalną chciwość w sobie ujarzmić, ale też podejmować czasem trudne decyzje. Ja pamiętam taką ciekawą historię autora książki Heroiczne przywództwo. To jest człowiek, który się nazywa bodajże Chris Lonely. Podlinkujemy pod tą audycją link do tej książki. Chris Lonely to jest człowiek, który całe swoje życie zawodowe spędził właśnie w branży finansowej. Był pracownikiem JP Morgan w Stanach Zjednoczonych, w Europie i w Azji na poziomie C-level. On ma bardzo ciekawy epizod życiowy, ponieważ zanim wszedł do życia, do świata finansów, to jako młody człowiek był w seminarium, był początkującym jezuitą. Opuścił ten zakon przed wyświęceniem, potem trafił do świata finansów. I samą książkę, którą rekomenduję, jest bardzo ciekawa, bo on jakby jako człowiek korporacji w książce Heroiczne przywództwo popatrzył na zakon jezuitów jak na korporację, zadając sobie pytanie, dlaczego grupka 11 ludzi z Ignacym Jololą na początku była w stanie po pierwsze zawojować świat, a po drugie przetrwać wiele wieków historii, nawet po ich delegalizacji, potem podnieść się i z powrotem mieć wielki wpływ na świat. Jakie były tam czynniki za to odpowiedzialne? I kiedy Chris Lonely był w Krakowie, to pamiętam, że opowiadał taką historię właśnie z Azji, która się odbywała na poziomie zarządu JP Morgan, wielkiej organizacji, więc można byłoby sobie wyobrażać, że to są tam sami dojrzali menedżerowie. I mówi, że była rozmowa, która toczyła się na temat przejęcia jakiejś organizacji. Jest zarząd, obradują i on mówi, mam w głowie przeczucie, że to jest zła decyzja. Że to jest absolutnie zła decyzja w kontekście takim etycznym. Biznesowo jest poprawna, ale nie powinniśmy tego robić. Rozmowa trwa godzinę, dwie i mówi, mam to cały czas w głowie, ale nie potrafię o tym powiedzieć. Nie potrafię się publicznie do tego przyznać. Jest ileś osób z zarządu. Właściwie wszystko dąży do już podpisania papierów. Mamy je podpisać. Po dwóch godzinach inny człowiek, to nie on, mówi, wiecie chłopaki, ale jest taka rzecz, o której muszę wam powiedzieć. Myślę, że to jest zła decyzja, nie powinniśmy tego robić. Mam wewnętrzne przeczucie, że to jest etycznie złe. I Chris Lowley mówi, w tym momencie, jak jeden mąż, cała reszta mówi, dzięki, że to powiedziałeś, też o tym myślałem. W finale nie dokonano tej transakcji, prawda? Czyli to pokazuje, że odpowiedzialność jest na wszystkich szczeblach. Oczywiście ta góra, poziom C-level musi dać otoczenie, znaczy stworzyć odpowiednie otoczenie dla menedżerów niższego szczebla, ale też sama się kontrolować, trzymać można powiedzieć wzajemnie za rękę w kontekście powściągliwości. To znaczy to jest bardzo, bardzo dobry przykład. Taki naprawdę pokazujący, jak to funkcjonuje i pokazujący, że konsensusowa decyzja często jest decyzją bardzo złą. Dlatego tutaj też bym nawiązał do tego, o czym mówiłem wcześniej, że na koniec dnia od lidera oczekujemy tego, że on jest w stanie podjąć czasami też decyzję, która jest trudna, tak? Taka, z którą część osób w danym momencie się może nie zgodzić. Jeżeli mówimy też o tych menedżerach, to pamiętajmy, że przykład absolutnie zawsze idzie z góry. Jeżeli mamy zarząd, który nie sprzyja takiemu podejściu, jakim rozmawialiśmy, to bardzo trudno będzie taką kulturę utrzymać na niższych poziomach. Wręcz uważam, że osoby, które będą na niższych poziomach, które będą pewne tematy chciały zrobić w sposób inny, bardziej etyczny, bardziej odpowiedzialny, po prostu po serii frustrujących sytuacji odejdą z pracy, pójdą do innego pracodawcy. I taki, to jest to, o czym też wspomniałem, że zawsze też osoby czy liderzy przyciągają innych pracowników czy partnerów myślących podobnych. To myślę, że to ma
ma swoje silne przełożenie na biznes i rzeczywiście, jeżeli mamy przyzwolenie ze strony zarządu, widzimy, że zarząd podchodzi odpowiedzialnie i etycznie do swojej pracy, do swoich celów i do firmy, do pracowników, to zdecydowanie łatwiej niżej jest w stanie to zrobić. Natomiast ja zawsze będę podkreślał, że na jakimkolwiek byśmy stanowisku nie pracowali, to powinniśmy walczyć o tą swoją odpowiedzialność. Może być po prostu trudniej, bo ktoś tego nie zrozumie, ale trudno trzymać się argumentów, które były przez niemieckich SS-mańskich strażników utrzymywane, że wykonywaliśmy tylko rozkazy. Ja tylko strzelałem. Tak, ja tylko strzelałem. To oczywiście, przepraszam, bo to jest taki radykalny przykład, ale czasami w firmach mamy równie trudne sytuacje, może nie tak dramatyczne w skutkach, ale po prostu trudne. I ja pracowałem w trzech zarządach, tak, to jest czwarty mój przez te 20 lat pracy. I też nawiązując do tej sytuacji z JP Morganem, którą opowiedziałeś przed chwilą, też widziałem nieraz, że decyzję dobrą od złej bardzo często różnicuje dosłownie jeden człowiek albo jedno zdanie. Czasami naprawdę przy podejmowaniu decyzji wystarczy wprowadzić trochę zdrowego rozsądku. Nie poddawać się konsensusom, nie poddawać się tym, czego się oczekuje w danym momencie od nas. Tylko po prostu usiąść na spokojnie, trochę się wycofać i zastanowić, czy ja się dobrze czuję z tą decyzją. I tutaj jakby nawiązałeś do takiego bardzo ważnego, takiego nienamacalnego czynnika. Czy ja się dobrze czuję z tą decyzją? Bo jeżeli chcemy wszyscy się rozwijać jako menedżerowie i jako ludzie, to my z tymi decyzjami, które podejmujemy, powinniśmy czuć się dobrze. Tak, zgadzam się z tym całkowicie. Zaczęliśmy od odpowiedzialności menedżerskiej, przełożyliśmy ją też na odpowiedzialność organizacji za otoczenie. No to porozmawiajmy o żywym przykładzie, o twoim najnowszym projekcie w obszarze odpowiedzialności za świat i otoczenie, o projekcie Podwójne Wyzwanie. No to jest długi projekt, duży projekt, nie wiem ile mamy czasu. Ale słuchajcie, to jest tak, że to jest prosta sprawa. Zacząłem biegać 2,5 roku temu. Nigdy nie byłem typem sportowca. Wręcz mam wrażenie, że się po prostu oderwałem od biurka i dzięki szczęśliwemu splotowi okoliczności zacząłem biegać i trafiłem na fajnych ludzi. I po pewnym czasie zobaczyłem, że to bieganie można łączyć z inną pasją, czyli właśnie z chęcią pomagania czy wspomagania innych. Zaczęło się od tutaj lokalnego naszego najważniejszego wydarzenia, czyli od Fundacji Maratonu Warszawskiego. I przygotowując się do półmaratonu warszawskiego, zapisałem się na ścieżkę charytatywną i okazało się, że tak naprawdę nie dając siebie za dużo, zebrałem, tak naprawdę moi przyjaciele zebrali około 18 tysięcy złotych na Fundację Wcześniak. A że moja dwójka dzieci, o których wspomniałem, te bliźniaki właśnie, to również były wcześniakami, więc było mi to bliskie. I to mi pokazało, że można to naprawdę w bardzo fajny sposób łączyć. I kilka miesięcy temu zrobiliśmy taki duży projekt, który był związany z moim pierwszym biegiem ultra 250 km po pustyniach i górach Patagonii. Razem z moim kolegą biegaczem, zresztą biegaczem z 20-letnim stażem, takim prawdziwym biegaczem, sportowcem, przebiegliśmy te 250 km, jednocześnie zbierając środki dla naszej sąsiadki 16-letniej Basi Bagoro, która od 14 lat była sparaliżowana. I te środki przeznaczyliśmy na zakup cyfrowego oka. Dzięki temu ta Basia dzisiaj może się kontaktować ze światem w sposób zdecydowanie lepszy niż wcześniej. I poszliśmy dalej. Razem z Pawłem Łukasiakiem z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce postanowiliśmy stworzyć fundusz Venture Filantropii. To jest taki trend, taki sposób myślenia, który jest bardzo popularny na Zachodzie, w Polsce jeszcze bardzo mało wykorzystywany, w ramach tego trendu pomaga się cennym inicjatywom, czy fundacjom, czy stowarzyszeniom, które robią naprawdę fantastyczne rzeczy, a są w trudnej sytuacji finansowej. Zresztą generalnie ten rynek dzisiaj nie jest w najlepszej sytuacji, no tu mówimy o konkretnych organizacjach.
I biorąc pod uwagę, że ja po Patagonii podjąłem decyzję, o której wspomniałeś na początku, czyli że spróbuję przebiec 4 pustynie w ciągu 1 roku, tylko dodam, że takich ludzi w Polsce jest 3 i zresztą to oni mnie zainspirowali, to jest właśnie Marek Wikiera, Andrzej Gądek i Daniel Lewczuk, a na całym świecie takich ludzi jest niecałe 70 osób. I w ciągu tego roku i w ramach tego funduszu chcemy pomagać również konkretnej organizacji. I tutaj wybraliśmy Fundację Hospicjum Onkologiczne Świętego Krzysztofa w Warszawie, która jakiś czas temu zbudowała klinikę leczenia bólu, natomiast cały czas nie ma pieniędzy na to, żeby ją wyposażyć. I tu mówimy o 100 tysiącach złotych. I moim celem takim finansowym, jak również jakby celem tego funduszu jest to, żeby zebrać to 100 tysięcy złotych przez ten rok i wyposażyć tą klinikę w ten sprzęt. Ale to jest tylko jeden z pierwszych celów. Dlatego, że drugim jest to, żeby pomóc merytorycznie fundacji i w ramach takiego już dwuletniego projektu chcemy zebrać tą wiedzę rady tego funduszu, jak również prezesów, wolontariuszy, którzy też są inicjatorami tego rozwiązania, po to, żeby w takiej warsztatowej, brainstormingowej ścieżce pracować przez te 2 lata z fundacją, po to, żeby ona działała efektywniej i lepiej, żeby sama sobie finansowo radziła lepiej niż przed tym projektem. No i tutaj oczywiście sam zakup tego sprzętu będzie jednym z takich elementów, dlatego że to pozwoli również zarabiać na tej działalności, bo to nie jest tylko, nie będzie skierowane tylko i wyłącznie do uczestników czy mieszkańców hospicjum, to będzie dla wszystkich mieszkańców. Natomiast generalnie jakby całym założeniem tego venture filantropii to jest pomagać nie tylko finansowo, aczkolwiek również szukać tych ścieżek wsparcia finansowego, ale przede wszystkim pomóc przeorganizować tą organizację właśnie w sposób, żeby działała zdecydowanie efektywnie, czyli bardziej długofalowo. Czyli tutaj ten pomysł związany z venture philanthropy, oprócz tego, że ma to być, można powiedzieć, taki katalizator finansowy, to znaczy organizacja czy pewien mechanizm wspierania finansowego różnych inicjatyw, to on ma być też, jego wartością dodaną jest warstwa merytoryczna, czyli doświadczenie menedżerów, którzy pomagają organizacjom potem na podstawie tych funduszy pójść krok dalej, tak? Popracować nad swoimi procesami, nad swoją kulturą, modelem, po to, żeby nie tylko zaabsorbować, wydać, rozliczyć te pieniądze, tylko właśnie podnieść się na wyższy poziom zarządzania. Tak, znaczy to jest chyba główny tak naprawdę cel całego tego przedsięwzięcia, bo tak naprawdę jak sobie spojrzymy na to z boku, to te cele finansowe jest najłatwiej zrealizować. Natomiast zrealizujemy ten cel i nadal pozostaje organizacja działająca w taki sam sposób. A tutaj chodzi o to, żeby się zastanowić, tak jak w firmie, co jesteśmy w stanie zrobić lepiej, jak wykorzystać ten potencjał, który jest, bo w fundacjach pracują naprawdę, czy w stowarzyszeniach pracują naprawdę niesamowicie ludzie, którzy mają wiele pomysłów, bardzo dużo oddania dla tych swoich organizacji i dla tych osób, z którymi ta organizacja współpracuje. I czasami można spróbować spojrzeć z boku właśnie na to, jak to funkcjonuje, zobaczyć, co jest najważniejsze i jak to przeorganizować. I to jest nasz drugi cel. Dobrze, czyli tutaj padły 2 ważne nazwy. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, tak, która też jest... I Paweł Łukasiak, prezes. Paweł Łukasiak i też Koalicja Prezesi i Wolontariusze, bo to jest takie źródło właśnie wiedzy, doświadczenia i kompetencji, które ma wspierać sam fundusz Venture Philanthropy. Tak, no sama koalicja powstała już kilka lat temu i ona zrzesza, jak sama nazwa mówi, prezesów, którzy uważają, że poza maksymalizowaniem zysków we własnych firmach warto robić coś jeszcze. I to są naprawdę wspaniali ludzie, którzy organizują bardzo wiele działalności, pomagając i osobom pojedynczym i organizacjom i to są kwestie społeczne, edukacyjne. No naprawdę na bardzo wielu polach, bo jakbyśmy spojrzeli na działalności wszystkich tych firm czy prezesów, którzy są w ramach tej koalicji, to byśmy mogli mówić o tym godzinami. I to są mniejsze firmy, większe, ale na koniec dnia powinno ich łączyć to, że liderzy tych firm naprawdę chcą zrobić coś więcej.
I właśnie robiąc taki zespół warsztatowy z Fundacją Hospicjum, zakładam, że będziemy w stanie naprawdę w bardzo fajny sposób wykorzystać wiedzę i doświadczenie tych osób, bo to są osoby z bardzo różnych branż, po to, żeby za 2 lata być w innym miejscu. Myślę, że też bardzo, bardzo fajnym jest to, że ten fundusz stworzyliśmy w taki sposób, żeby ten sposób funkcjonowania był powtarzalny. Ja jestem takim pierwszym challengerem, fundacja jest pierwszym beneficjentem tego wydarzenia, natomiast mogą dołączać do niej zarówno kolejni challengerzy, czyli tacy bohaterowie wyzwania, jak to ładnie po polsku nazwaliśmy, którzy będą chcieli jakieś duże wyzwanie, między innymi sportowe, powiązać właśnie ze wsparciem jakiejś organizacji, jak również można przyłączyć wspierając moją akcję i tutaj jeden z prezesów wolontariuszy, a nie trzeba być prezesem wolontariuszy, żeby wspierać tą akcję. Marek Jurkiewicz, który na jesieni planuje przebiec 120 km, jeżeli dobrze pamiętam, w Turcji, wchodzi jakby do mojego teamu i będzie zbierał środki również na ten cel, na który my zbieramy, czyli właśnie na wsparcie Fundacji Hospicjum Onkologiczne. Czyli pierwszym beneficjentem jest właśnie fundacja, o której wspomniałeś, Świętego Krzysztofa. Ja tak w ramach dodatkowych informacji dodam, że powstała w 1990 roku i z tych informacji, które posiadam, obejmuje fachową opieką paliatywną rocznie około 2000 chorych ludzi. Ich model funkcjonowania wygląda mniej więcej w ten sposób, że z Narodowego Funduszu Zdrowia i z dotacji z Urzędu Miasta Warszawy mają około 60% pokrycia kosztów rzeczywistych leczenia opieki. Brakująca część środków to jest około 40%, więc jak rozumiem, ta kwota dla nich zostanie przeznaczona na zakup sprzętu, ale co ważniejsze, warto tutaj jeszcze raz podkreślić, dzięki tej wiedzy i transferowi doświadczenia chodzi o to, żeby ten beneficjent i każdy kolejny podnosił się od strony takiej organizacyjno-biznesowo-proceduralnej. To powiedz Marku, gdzie można poczytać o samym wyzwaniu, gdzie można poczytać i zdobyć informacje, w jaki sposób, jeszcze raz to podkreślmy, nie będąc prezesem, wolontariuszem, tak, można włączyć się w tą ideę. Może tak. Ja tylko dodam jeszcze, że zrobiliśmy to między innymi dlatego z hospicją, że w naszej świadomości hospicją to jest takie miejsce, i to powiem tak bardzo, bardzo otwarcie, bo tego się nie da inaczej powiedzieć, które kojarzy nam się z tym, że ludzie przychodzą tam odejść, czy umrzeć. Gdzie tak naprawdę, jeżeli spojrzymy sobie na sens hospicjum, na to, co tam się robi, jak również na to, że tam przychodzi bardzo wiele osób w ogóle spoza hospicjum, po pomoc chociażby w kwestiach walki z bólem, to według mnie to jest miejsce, gdzie ludzie przychodzą piękniej żyć. Ja bym chciał, żebyście wy spojrzeli na to w taki sposób, na hospicjum, że jest to miejsce, które warto wspomagać, chociażby dlatego, że oby tak nie było, ale każdy z nas może kiedyś korzystać na różnych, jakby w różnych problemach ze wsparcia takiej organizacji. Ludzie tam przychodzą po to, żeby piękniej żyć. Jeżeli tak samo jak ja chcecie wesprzeć Fundację Hospicjum Onkologiczne Świętego Krzysztofa z Warszawy, to bardzo serdecznie zapraszam na stronę internetową www.podwójnewyzwanie.com, gdzie macie zarówno opisane całe to nasze wydarzenie, rozumiane jako fundusz, biegi, jak również możliwość wpłaty w różny sposób na nasz cel. Na dzień dzisiejszy mamy zebrane kilka tysięcy złotych, więc nam jeszcze tutaj dużo, dużo brakuje i oczywiście bardzo z góry dziękuję za każdą wpłatę, którą Państwo na ten cel poczynicie, a jednocześnie bardzo mocno Was namawiam do tego, żebyście się zastanowili w ramach tego, co robicie, niezależnie czy jesteście prezesami, nie prezesami, liderami, nie liderami, co możecie, w jakim zakresie komu pomóc wokół siebie, bo naprawdę warto to robić. Moja mama zawsze mówiła, że dobro powraca, ja w to bardzo głęboko wierzę, tak czysto filozoficznie i tyle. No to przejdźmy jeszcze do tego 1000 kilometrów. To działa na moją wyobraźnię, bo jako maratończyk z kilkoma maratonami na koncie uważam, że
maraton nie jest takim wielkim wyzwaniem. Ultramaraton już tak, miałem okazję być kilka razy zającem dla swojego kolegi w biegu Siedmiu Dolin w Krynicy i pamiętam, jak go podciągałem od 70 kilometra, to sam po 20 kilometrach miałem już serdecznie dość. Jak patrzyłem na tych ludzi, którzy już właśnie na 80-90 kilometrze biegli obok nas, to właściwie ten wysiłek był nieporównywalnie większy niż na maratonie. Ty masz zamiar tak po prostu przebiec cztery wielkie pustynie po 250 kilometrów każdy dystans. Duże wyzwanie. Gdzie zaczynasz i kiedy? No tutaj rozmawialiśmy na początku o dużych cyfrach. To rzeczywiście tak, jak sobie przeliczymy to na kroki, to mówimy o milionie kroków. I właśnie tak zamierzam to zrobić, czyli krok po kroku, aż dojdę do tego miliona, bo tego się inaczej nie da zrobić. Biegasz maratony, więc doskonale wiesz, że tak naprawdę w maratonie bieg zaczyna się powyżej 20 kilometra, bo tak pierwsze jest. 20 nie ma żadnego problemu, a tak naprawdę później zaczynają się kryzysy. Natomiast każdy, kto przebiegł, tak mi się wydaje przynajmniej, że każdy, kto przebiegł maraton, to też wie, że przebiegnięcie tego maratonu rozgrywa się w głowie, dlatego że po 20 kilometrach w głowie mamy już całkiem sporo argumentów, żeby zejść i przerwać ten maraton. Zakładam, że większość osób, która startuje w maratonie fizycznie, jest do tego przygotowana. To jest bazowe założenie, bo to już jest kwestia zdrowia, bezpieczeństwa, serca itd., itd. Dlatego wszystko rozgrywa się w głowie, więc tego typu biegi należy przede wszystkim rozegrać w swojej głowie. I mówię, chociażby w porównaniu do takiego sportowca jak Darek Pietruszenko, który biegł ze mną w Patagonii, który biega od 20 lat, jest naprawdę takim już amatorem, ale zawodowym, biega bardzo dobrze, to ja cały czas nazywam się biegaczem turystycznym. W takim zrozumieniu, że biegam od niedawna, to jest mój trzeci rok, bardzo to lubię. Staram się to łączyć z innymi pasjami. Natomiast od samego początku widziałem, że tego typu rzeczy jak maraton, ultramaraton, ultramaraton, to trzeba sobie przygotować dobrze w głowie. I ja to zrobiłem w ten sposób, że lecąc do Patagonii, wiedziałem, że to, co może mnie wyłączyć z biegu, to jest kontuzja. I tak samo podchodzę do wszystkich tych czterech następnych biegów. Natomiast nie może wyłączyć mnie kryzys typu zmęczenie ogólne, poszczególne, nie wiem, ręce, nogi, plecy. I to jest tak, że podczas takiego biegu takich kryzysów przeżywa się naprawdę całkiem sporo i trzeba mieć swój sposób, żeby sobie z tym poradzić, głównie właśnie rozgrywając to w głowie. Każdy z nas, myślę, robi to w zupełnie inny sposób. No ten mój się sprawdził, bo przebiegłem Patagonię. Teraz przygotowuję się do Namibii. To jest Sahara Race, pierwotnie rozgrywany w Egipcie, teraz ze względów bezpieczeństwa jest rozgrywany na pustyni Namib w Namibii. Lecę 25 kwietnia, bieg zaczyna się 29 kwietnia, no i potem, jak już wspomniałeś, przepiękny bieg na pustyni Gobi w Mongolii i potem podobno najpiękniejszy, ale też najtrudniejszy bieg na pustyni Atacama w Chile, zresztą od zawsze moje marzenie, na koniec kawisienka na torcie, czyli Arktyka w grudniu, przełom listopada grudnia, więc rzeczywiście ten rok logistycznie będzie bardzo trudne. No i biegowo-fizycznie również. No, spore wyzwanie, zazdroszczę. Zazdroszczę szczególnie też pierwszego biegu. Miałem okazję kiedyś być w Namibii. Uważam, że to jest jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Wielki kraj z małą gęstością zaludnienia, bardzo dużą różnorodnością krajobrazów. I rzeczywiście, jak ja przypomnę sobie swoje maratony, jest takie powiedzenie, że mniej więcej pierwsze 30 kilometrów biegnie się głową, a resztę już sercem i zdecydowanie pewnie tak będzie. Jest też inne, które mówi, że ból przemija, a duma trwa wiecznie, więc pewnie w takim ultra dystansie to się zdecydowanie sprawdza. Dobrze. To jest bardzo intrygujące. Nie chciałbym zostawić tematu Venture Philanthropy tylko na tej rozmowie, więc od razu publicznie cię zapytam, czy możemy się umówić na to, że po powrocie z każdego ultramaratonu wrócimy do twoich odczuć, wspomnień z każdego z biegów i przy okazji będziemy na bieżąco komentowali rozwój samego funduszu Venture Philanthropy i przy okazji też dzielili się ze słuchaczami kolejnymi
refleksjami i twoim menedżerskim doświadczeniem. Tak, oczywiście z ogromną przyjemnością. Bardzo się cieszę w takim razie. Na koniec mam dla ciebie jeszcze jedno ważne pytanie, które wymaga trochę wyobraźni. No, wiem z maratonu, że to, co jest też bardzo fajne, to dobre, to jest to, że się biegnie ze samym sobą, ze swoimi myślami i można, jedno też z takich angielskich przemyśleń mówi, że jeśli nie rozwiążesz swoich spraw w trakcie maratonu, to prawdopodobnie już w ogóle ich nie rozwiążesz, bo jest wtedy dużo czasu rzeczywiście na pozadawanie sobie wielu pytań. No to teraz wyobraź sobie, że przebiegłeś już wszystkie ultramaratony, i ten najważniejszy, czyli swojego życia, przeszedłeś na drugą stronę, zbliżasz się do bram raju, tam czeka na ciebie święty Piotr, pyta o imię, nazwisko, numer PESEL dla pewności. Albo numer startowy. Albo numer startowy, tak. Co chciałbyś od niego usłyszeć w pierwszych zdaniach? Chyba to, co dotyczy nas wszystkich. Ja myślę, że to by mogło spokojnie brzmieć w następujący sposób. Jesteś człowiekiem wielu słabości, ale cieszę się, że z nimi walczyłeś przez całe życie. Marek, dziękuję ci bardzo serdecznie za nasze spotkanie, twój czas i życzę ci przede wszystkim na zdrowia na trasie ultramaratonu. Dziękuję bardzo. Bo ze słabościami tymi mentalnymi to już będziesz sobie musiał sam poradzić. No, słyszałem, że jest facet wynajęty, który odgania lwy na pustyni Namib właśnie podczas tego rejsu, więc być może nie sam, ale mentalnie to pewnie tak będzie. To oznacza, że masz szansę na życiówkę, tak? Bo to jest taka motywacja tak zewnętrzna, tak mocna, którą ciężko znaleźć na ulicznym maratonie. Dobrze. Kochani, to był podcast z warsztatu menedżera. Dzisiaj moim i waszym gościem był Marek Rybiec. Zachęcam was bardzo serdecznie do zwrócenia uwagi zarówno na sam fundusz Venture Filantropii, jak i na stronę projektu Podwójne Wyzwania. Darek, bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję za bardzo. Za twój udział w audycji. I dziękuję też Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, o której rozmawialiśmy w trakcie rozmowy, za pomoc przy realizacji tego odcinka, dlatego że nasza rozmowa odbyła się właśnie w siedzibie tej fundacji. Tak jest. Bardzo dziękujemy za gościnę. Do usłyszenia.